Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Corle i zapraszam do przeglądowego odcinka z gry Dragon Ball FighterZ. W gruncie rzeczy też odcinka, na podstawie którego podejmiemy decyzję, w jakim tytule spotkamy się 26 stycznia, gdy swą premierę będą miały takie tytuły jak Wojownicza Smocza Kula Z, Łowca Potworów Świat, a także Imperium Taboru Kolejowego. Nie bez powodu wymyślam te polskie nazwy, ponieważ wszystkie te tytuły doczekają się również polskiej wersji w dniu premiery, co myślę, że jest bardzo dobrą wiadomością, no ale dzisiaj skupimy się na tytule, który darzę bardzo dużym sentymentem, szczególnie z perspektywy lat 90., gdy oglądałem Dragon Ball Z, a także GT. Jeżeli wyszło coś później, to niestety nie kojarzę, z góry przepraszam, ale Vegeta, Szatan, Serduszko, Bubu czy też Komórczak, ich oklepiemy dzisiaj, tak? Mam przynajmniej taką nadzieję. To może co? Zacznijmy. A tak serio to Szatan Serduszko był spoko, dlatego nim sobie pobiegamy dzisiaj. No ale zobaczmy, co tutaj mamy. Warto zaznaczyć, że gramy wersję beta, recepcja, okej. I nie wszystkie jeszcze drogi są dla nas dostępne. Tak jak widać, znaki stopu, zakaz wjazdu i tak dalej. My nie wiedziemy, no niestety, nie dzisiaj, ale może za kilka dni. Informacja, no tutaj jeszcze bieda. Jeszcze bieda, ale pewnie niebawem się to zmieni. Tutaj practice. A nie, no naszym practice jest mata światowa. Widzę, że możemy z kimś się tutaj pobić. Tylko jeszcze chętnego by trzeba było znaleźć. Kolego, chodź na bój, chodź na bój. Cóż możemy zrobić? Siema. See you later. Dobra, nie chcę się bić. Idziemy w takim razie zobaczyć tak. Ranking, jak wygląda. Zobacz. Okej, w końcu załadowało. No trzeba przyznać, że te serwery podczas bety są dość mocno obciążone, ale przypuszczam, że to jest też kwestia dopracowania. Z tego co słyszałem, o, powtórki, podobno wersja PC-towa może wymagać nawet 16 GB RAM-u. Znaczy przypuszczam, że będzie działała przy niższych wartościach, no ale tak twórcy straszyli, chociaż często straszą tak na zapas. Okej, jeszcze nie wejdziemy na tę światową matę, zobaczmy co tu mamy dostępne. Informacje o graczu niekoniecznie, możemy wybrać sobie postać, którą biegamy po lobby, myślę, że to jest takie akurat dość standardowe, oczywiste, z tego co czytałem tych postaci również po premierze będzie zdecydowanie więcej, bardziej nas może interesować team, ponieważ walki tutaj jakieś odbywają, mogą również, aha, to obieramy, którą, dobra. Wyglądać w ten sposób, że 3 osoby nawet stają do walki, po prostu w trakcie je zmieniamy. Takie też dość standardowe podczas bijatyk, zresztą co ja tu będę opowiadał. Wchodzimy. Chcesz się bić? Gdzie jest ten? A, tu trzeba się zapisać. Już, proszę bardzo. Nie, casual, casual. Jeszcze mimo wszystko to jest dopiero na trening. Okej, tak jak... Nie, słabszy ode mnie. A nie ma. A może już nie ma słabszych. Wszystko jedno. I też wszystko jedno. Startujemy, to jest casual, nic się nie liczy. A czekamy na mecz. Tych serwerów jest naprawdę dużo. Tak widać, my jesteśmy połączeni tutaj ze wschodnią Europą numer 1. No jeszcze nie ma typowo polskiego, ale myślę, że to się niebawem zmieni. Halo, halo, mecz. No właśnie, serwerów dużo, graczy też. Innym się spać nie chce w tej części świata. A jednak nie, czekamy, czekamy. I co ja tu teraz bym mógł poopowiadać o różnych rzeczach? Kogo witam? DB Fighter może być, dawaj na ring, bo 70 minut już to czekam, padam. 5 rano, gdzie tak sprawdzę cierpliwość gracza na połączenie? Jest niemożliwe. No proszę bardzo, najważniejsze, że sobie powalczymy 0-0, co może z tego wyjść? No na pewno nie dzielenie, to co? Zobaczymy, co z tej ekipy wyjdzie. Może też sobie w następnym meczu zmienimy nasz skład. Zobaczymy, ale już jest pierwsza rzecz do zaznaczenia, jeżeli chodzi o grę. Poczekać na premierę, zobaczyć jak się wtedy sytuacja na serwerach zmieni, bo na ten moment oczekiwanie jest masakryczne. Tak, zdecydowanie. Okej, my jesteśmy po lewej stronie. Jeżeli chodzi o dubbing, bo też tak słuchajcie, dobra, może podejdziemy do niego z czymś innym, że nie było, że tak tylko... jednym ciosem go próbujemy załatwić. Jeżeli chodzi o dubbing, domyślnie jest angielski oczywiście, ale gdzieś odpaliłem japoński dla lepszego klimatu. Mam nadzieję, że będzie nam się mile słuchało. No chodź kolego, wonderful. Dobra, o, super move. Dawaj, wypuszczaj nas z tego. O, dobrze, że Chciałem powiedzieć, że dobrze jesteśmy w powietrzu, ale niestety nas zaskoczył. Jeżeli chodzi o samo oczekiwanie na mecz, podobno jest też taka sytuacja, że możemy być w sali treningowej i wtedy sobie, jeżeli się przeciwnik połączy, wejść do gry. Chciałem zmienić postać, bo nie ma co tak za długo stać. Czekaj kolego, my chcemy... Dość istotna jest zmiana postaci, bo tak widać mamy dość długi niebieski pasek. Jak damy odpocząć naszemu koledze, sojusznikowi, no to jego życie jeszcze wróci do zabawy. Widzę, że trafił nam się świetny przeciwnik, duszący wszystko, co może na padzie. Z takimi gra się najlepiej. Kolega chyba nie zauważył, że mamy obronę odpaloną. Chciałbym chętnie doładować na trochę mocy na maksa. Może nawet kosztem przyjęcia ciosu na siebie. O! Jakie? Nie, no nie, no nie, no... Idziemy potrenować. Tyle czekać na mecz. 70 minut. Halo, senpai, sensei, już nawet trochę coś tu sprawdziłem, pewne triki. Okej, to zobaczmy tak. Najszybszego w uniwersum. Obserwując oczywiście, czy ktoś się nie będzie chciał z nami połączyć. My przećwiczymy parę rzeczy. No, blue team, red team. Red to my, tak? Okej. Kiedy skaczemy? Dobra. Działa. Przynajmniej możemy spokojnie pobić kogoś. Jeszcze raz. Czyli tak. Skaczemy. I zaliczone. W międzyczasie, nim dadzą kolejne polecenie, pokażę tak właśnie to, co chciałem. Okej, mamy max mocy. Do a high jump. W tym wszystkim dość istotny jest timing, z jaką prędkością dusimy, żeby wykonać dany cios. O właśnie. To jest kwestia naprawdę treningu. Okej, double jump. No double to w sumie jak ten wysoki był. I mamy wykończyć kolegę. Nie no, żeby bot nas bił, to my nie damy się na to. Postaram się pokazać jakieś kilka fajnych trików. O, jak ten. I do tego ten. I jeszcze... No te kombosy. O, tuż to. Szkoda, że kolega nam przerwał. Cóż jeszcze byśmy mogli na tobie przećwiczyć? Może łączenie się z meczem. No nie no, z takim przeciwnikiem to znowu nie jest zabawa, tak? Możemy w ten sposób asystę dorzucić. O, dziękuję za fasolkę. Przetestujemy też to na tym. Proszę asystę raz. O właśnie. I trochę życia. Taki cheat można powiedzieć. No i tak ogólnie gra się prezentuje, jeżeli by nie problemy z serwerami. O, mamy mecz chyba, mamy mecz, zobaczymy. Jessica może nie, ale ktoś inny z Biel. Jak najbardziej. Okej, udało nam się w końcu połączyć z Achillesem. Coś strasznie wyrzuca, być może jest to jednak wina mojego internetu. Czego nie jestem w stanie teraz stwierdzić, ale zobaczymy po walce. Jak przetrwamy ją do końca, to znaczy, że jest szansa dla nas. Kolega, nie powtarzaj za nami, nie jesteśmy w przedszkolu. No dobra, czas zacząć bitkę na dobre. Zobaczymy, co z tego wyjdzie tym razem. Oczywiście. No najtrudniejsze chyba podczas walki to jest komentowanie. To samo przechodziliśmy w Injustice. Tak skupić się na tym, co chcemy zrobić. Wow, ale żeś spadł niekorzystnie. Skupić się na tym wszystkim, co się chce powiedzieć. Jednocześnie przewalić naszemu przeciwnikowi to jest naprawdę nie lada wyzwanie. Szczególnie jak mamy świadomość, że żywa osoba jest po drugiej stronie i... No różnie to może się zakończyć. Ja bym chętnie wykorzystał sytuację. Tylko dowalimy mu jeszcze trochę. Niech się wystraszy. Ło! Dawaj smocze kulę. No dziękuję bardzo. Chciałem trochę... specjalnej mocy nam doładować. Widzę, że nie będzie dane, więc... Czas zacząć z tego korzystać. Może tak, szybkie wsparcie, zmiana. Wyleczymy naszego kumpla. i wracamy na ring. Wow. Ale kurczę, uniki. Nie wiem, czy to z przypadku te uniki mu wyszły, czy tak wprawiony gracz, no ale miał zaskoczenie pewnie. O. No ładnie. Chodź, chodź, chodź i down. Na glebę. Jare, jare. Zmieniamy na ciebie, kolega. Nie, świetna jest ta opcja zmiany. To jeżeli chodzi o same bitwy, może Injustice bym jednak postawił wyżej. Tutaj jednak w tym wszystkim gra sentyment dużą rolę. Ale i tak jest naprawdę nieźle, fajnie. Podoba mi się. Więc jeżeli tylko serwery na to pozwolą, to chętnie... No, jak chcesz to przejść? Może tak? Jeszcze powrócę do tego tytułu. KO. KO, KO. Czy jakiś rematch jest możliwy? Okej. Okej. O, proszę bardzo. No i... to może damy mu lekkie fory, a sami potrenujemy trochę. Tak pod kontrolą, żeby mieć wszystko. Jakieś tutaj specjalne ruchy. A prawie. No chyba nie wie, na co się pisze, tak przerywając nam. No nie dobijemy do 7. Okej. I teraz jeszcze znaleźć sposób na zastosowanie tego, co to odblokowaliśmy. No proszę bardzo, jak się rozszalał. Dać na chwilę koledze przejść. I zaraz... okej. No chyba nie zauważył, że blokujemy te wszystkie dabada. Nie. No nie... No dobrze, nic z tego nie będzie. Wracamy tu do lobby się pożegnać ładnie na arenie. A właśnie, proszę bardzo. Proszę bardzo, myślę, że tak, gra z dużym potencjałem, na pewno fajna gratka dla fanów Dragon Balla, szczególnie tych bijatek, których już trochę było po drodze. Pojawiają się nam jakieś mecze, nie wiem, czy się uda połączyć. Tawa, chodź Tawa. Ostatecznie nie doszło do połączenia w tamtej walce, ale wykorzystałem okazję i nieco zmieniłem naszą drużynę, tak żeby zobaczyć nowe twarze, jak się biją, nowe moce. No dobra, nie jest tak źle. Tak, stańmy po tej ciemnej stronie mocy. No dobra, to jest najłatwiejsze. Najłatwiejszy ból, jaki można zadać przeciwnikowi, to te dystansowe, najbardziej denerwujące na początkowym etapie. Przypuszczam, że zdecydowanie później dużo łatwiejsze do wybronienia. Aha, szybka zmiana. Bielizny chyba, kolego, cię czeka. Chodź tu do nas. My też może jednak zmienimy. Tak, zmiana ma dodatkowe plus, że właśnie strasznie wybija z całej rozgrywki. I tak nagle wydaje się, że jest dobrze, a tu proszę nagle się... zmienia cała sytuacja. Co ty? Nie, ty się nie doładowuj. My powalczymy, a ja może w ogóle się wyciszę, tak żeby skupić się nieco bardziej na walce. No to jednak jest też dość istotne ten mój multitasking. Nie wiem dlaczego tak w tych bijatykach nie do końca działa. Chociaż może zniszczmy go do końca. Ach, zrobił change. Strasznie też niestety coś nam laguje ta walka. No ale... no to już nie ma wpływu. Być może jakby nie szukać na światowych serwerach, a tylko powiedzmy na europejskich, też by było inaczej, jednak no... największy problem w takiej sytuacji, że w ogóle moglibyśmy się nie doczekać żadnego zawodnika. No cóż, coś za coś. Coś za coś, zmiana może. O, aha. No dobra, jednym słowem koniec, bo okazuje się, że na ten moment w trakcie fazy beta to jest bardziej walka z serwerami niż z naszymi przeciwnikami i nawet chwilę walcząc niestety to wszystko prowadzi do nieuniknionego zerwania połączenia. Będę musiał po publikacji pełnej wersji zobaczyć, czy sprawa wygląda już nieco lepiej. Na ten moment ciężko zarekomendować tę produkcję. Na pewno walka, która sprawia wiele frajdy, szczególnie jak się trochę zmasteruje te wszystkie triki, uniki i inne sztuczki. Szczególnie te specjalne strzały, które no warto by było na treningu jeszcze sprawdzić. Fajna otoczka graficzna, fajny klimat tego wszystkiego i tak naprawdę niewiele brakuje, żeby no, bawić się dobrze, a może właśnie wiele, bo no jeżeli nie możemy dokończyć walki, to coś tu jest nie halo. Dlatego być może spotkamy się w tym tytule jeszcze niebawem ponownie, ale mam nadzieję, że pokrótce można było zobaczyć, jak to wygląda. Załóżmy, że te serwery działają i mamy naprawdę fajny produkt. Jeszcze twórcy też mają kilka dni, żeby nad tym wszystkim popracować, wyciągnąć wnioski z bety. No cóż, ale my na własne wnioski jeszcze chwilę poczekamy. Tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Corle, trzymajcie się, hej hej!